Ducati Multistrada nie tylko zyskała sympatię podróżujących po świecie motocyklistów, ale także zdobyła ich uznanie i zaufanie. I w tym sezonie Ducati robi kolejny krok, jeżeli chodzi o ten flagowy turystyczny model. Ducati Multistrada V4 Rally. To jest motocykl, który pozwoli Wam dotrzeć wszędzie tam, gdzie chcecie. Ducati Multistrada to motocykl, na którym można z powodzeniem nabijać olbrzymie ilości kilometrów, niezależnie od tego, w który rejon świata chcecie się wybrać. Natomiast Ducati Multistrada V4 Rally to motocykl, który pozwoli dotrzeć Wam jeszcze dalej i w miejsca, które do tego czasu były bardzo trudno dostępne. Jednym słowem, nie ma takiej możliwości, żeby kończyła się droga i żebyście nie mogli kontynuować swojej podróży. Takie jest główne założenie tej konstrukcji. Jej sercem jest silnik Gran Turismo, to jest silnik V4, generując 170 koni i 123 Nm. To są potężne ilości, które są dostępne w bardzo szerokim zakresie obrotów, w zasadzie od samego dołu, zwłaszcza jeżeli mówimy o newtonometrach. To, co jest ważne w tym silniku, to to, że nie jest to silnik desmodromiczny. Dla ludzi, którzy robią bardzo duże dystanse na motocyklach, będzie miało znaczenie to, że regulacja luzów zaworowych tutaj odbywa się co 60 tysięcy kilometrów, a wymiana oleju co 15 tysięcy kilometrów bądź co 24 miesiące. Więc te interwały są naprawdę dostosowane do tego, żeby na tym motocyklu jechać bardzo daleko. Jako ciekawostkę powiem Wam, że tak samo jak we wspomnianym wcześniej Ducati Diavelu V4, do którego testu również zapraszam, tutaj mamy dwa cylindry, które do pewnych zakresów obrotu wyłączają się. To są te cylindry, które są ukierunkowane pod kanapę. Dzięki temu motocykl konsumuje mniej paliwa i jednocześnie emituje mniej ciepła. Ważna rzecz, one nie wyłączają się tylko na biegu jałowym, one również wyłączają się podczas jazdy na każdym z dostępnych trybów. Więc myślę, że bezpośrednio przekłada się to zarówno na to, ile będziemy musieli na to paliwo wydać, jak i na komfort, jaki będziemy mieli podczas podróżowania. Jeżeli już o paliwie mówimy, ważna rzecz również, pojemność baku została zwiększona do 30 litrów. Ten kształt baku również jest troszeczkę inny. Podniesiono także szybę, również ją poszerzono, więc to także wpływa na to, jak długo będziemy mogli na tym motocyklu w komfortowych warunkach jechać. Jeżeli chodzi o komfort, to nie jest jedyna rzecz, którą przygotowało Ducati. Mamy tutaj półautomatyczne zawieszenie, to, które znamy m.in. z Multistrady V4S. Ono dostosowuje się do nawierzchni. Możemy również wybrać jeden z czterech trybów, który również wpływa na to, jak to zawieszenie będzie wybierało nierówności, na jego sztywność, ale o tym za chwilę. Natomiast to, co bez wątpienia docenią motocykliści, którzy raz, poruszają się w bardzo trudnym terenie, a dwa, poruszają się z dużym bagażem, to to, że ono na przykład w warunkach ładowania tego motocykla obniża delikatnie jego środek ciężkości, obniża delikatnie jego wysokość. Tak samo podczas siadania motocykl z wykorzystaniem nóżki bocznej również ten środek ciężkości delikatnie zostanie obniżony, dzięki czemu łatwiej nam będzie utrzymać równowagę. To, na co na pewno zwróciliście uwagę, to to, że w Multistradzie V4 Rally mamy szprychowe koła. Skok został również zwiększony, więc z powodzeniem można wjechać tym motocyklem nie tylko na drogę szutrową. Tutaj zachęcam Was do tego, żeby zobaczyć film Ducati, który pokazuje, jak w Kenii te motocykle były wykorzystywane. Myślę, że no, raz, że to jest po prostu piękny obraz, a dwa, że da Wam dużo więcej do myślenia, jeżeli chodzi o możliwości Ducati V4 Rally. Nie byłoby to możliwe nie tylko dzięki geometrii, dzięki zawieszeniu oraz dzięki silnikowi, ale także dzięki elektronice, o której przed chwilą wspominałem. Największa zmiana to rozbudowanie trybu Enduro, który umożliwia m.in. obcięcie mocy do 114 koni. Każdy, kto wjeżdża w taki trochę trudniejszy teren, na przykład błotnisty, wie, że to jest bardzo przydatna funkcja. Możliwe również jest wyświetlanie mapy bezpośrednio na ekranie TFT. To
jest 6,5-calowy TFT, więc myślę, że to także ludzie podróżujący po świecie bardzo docenią. Wartymi też wspomnienia udogodnieniami, które są standardem w Multistradzie V4 Rally, to poszerzone podnóżki kierowcy i nóżka centralna. Natomiast sam motocykl wychodzi w trzech wariantach, które różnią się wyposażeniem. Możemy mieć m.in. w standardzie funkcję doświetlania zakrętów bądź stalowe kufry, a w najwyższej wersji układ od Akrapowicza i karbonowy błotnik. Więc w zależności od naszych potrzeb taką Multistradę V4 Rally możemy zamówić i możecie zrobić to już dzisiaj, dzwoniąc do nas do salonu. Czekamy na Was w Moto Mio. Zamówienia na Multistradę V4 Rally są otwarte. Myślę, że to jest wybór, którego nie będziecie żałowali. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania o tym motocyklu, koniecznie zadajcie je w komentarzach. Jeżeli podoba Wam się ten motocykl, a wierzę, że tak jest, dajcie kciuk w górę i obserwujcie nasz kanał. Więcej jeszcze nowości w tym roku będzie. Sezon się dopiero zaczyna, a wraz z nim przyjeżdżają do nas kolejne motocykle, więc warto tutaj być. Widzimy się w Moto Mio na Zakopiańskiej i widzimy się w kolejnych filmach.